My się nie wstydzimy tego, że jesteśmy z Polski. Absolutnie nie wstydzimy się. Ale oczywiście na targach nie ma sztandaru biało-czerwonego i tak dalej. Natomiast na każdych targach, na jakich pokazujemy nasze pojazdy, jest zawsze coś o Polsce. Szukamy, staramy się pokazać coś ciekawego z Polski. Nie wstydzimy się Polski, wprost przeciwnie, staramy się pokazać ciekawe, interesujące rzeczy z Polski. W tym roku będziemy pokazywali wino, tak, oprócz autobusów, o nazwie Solaris, pochodzące z polskich winnic. Firma musi się zmieniać. Świat się zmienia, klienci się zmieniają, gospodarka się zmienia. Firma musi się zmieniać i rozwijać, musi być też inaczej prowadzona. Nie wolno stanąć w miejscu, w niczym nie wolno stanąć w miejscu. Mam nadzieję, że za 20 lat firma nie będzie taka sama jak teraz, ale mam nadzieję, że przygotowałam ją dobrze do nowych 20 lat. Firma przez najbliższe 10 lat nie będzie zarządzana przez rodzinę, zostaje firmą rodzinną. Zarząd składa się zarówno z współpracowników, którzy są z nami od początku, jak i z ludzi, którzy zdobyli doświadczenia zupełnie gdzie indziej, zarówno w dużych firmach rodzinnych, jak i w wielkim koncernie międzynarodowym. Niedobrze jest, jeśli dzieci pracują w firmie rodziców tylko dlatego, że rodzice sobie tego życzą, albo że wiedzą, że tutaj się zarobi więcej pieniędzy. Jeśli to nie są duszem i ciałem i wiedzą, ogromną wiedzą, która jest, no w przypadku naszej firmy, jest niezbędna ogromna wiedza i doświadczenie. Myśmy zaczynali, mając 45 lat, ale zaczęliśmy od firemki, którą mój mąż założył, która miała 36 ludzi. Teraz ma 2500. I to po prostu byłoby nieodpowiedzialne przekazać firmę rodzinie tylko dlatego, że są to członkowie rodziny. Każda firma jest naprawdę inna, kultura każdej firmy jest inna, każda rodzina jest inna, nie ma recept, nie ma. Ale można dowiadywać się, jak to robią inni i każdy powinien dla siebie znaleźć ten swój model, który dla niego będzie najlepszy.